No, witajcie, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek. Piękna pogoda, cieplutko jest. Niedługo oczywiście znowu drugie śniadanko. Tak wygląda, że mój dzień się liczy według posiłków, nie? No, ale tak przeważnie o tej porze się do Was pierwszy raz odzywam. Jak jest pora taka, wiecie, przed drugim śniadaniem. No, dzisiaj jest cieplusio. Ładnie. Nie ma ani jednej chmurki na niebie. No i tak to jest. No, to jeszcze raz Was gorąco witam. No i przyszedł czas na śniadanie. Tradycyjnie jajeczka, kanapki z serem, z kiełbaską, chyba to jest beskidzka, o ile się nie mylę. No i z dwoma rodzajami pomidora. Ten żółty próbowałam, jest też bardzo dobry, pyszny. No i tak, takie sobie kanapeczki zrobiłam. No i oczywiście, herbata ziołowa, jak zwykle. Moja mieszanka. Tak, jest już trochę późno jak na śniadanie, ale była mała awaria w łazience, ale to Wam potem o tym opowiem. Musiałam wzywać tutaj specjalistów od tej brudnej roboty, ale to jak zjem, to Wam powiem. No, witam Was popołudniową porą w pokoju. Jeszcze jest jasno i pięknie na dworze. Ja oczywiście dzisiaj nigdzie nie byłam, ale jeszcze pójdę, bo mieliśmy taki mały, może nie awarię, bo to za duże słowo jest awaria, ale od jakiegoś czasu Wiki mówiła, że spod wanny wylewa woda, jak ona się kąpie. No ale jak my się braliśmy prysznic, nic tam się nie wylewało. No i stwierdziłam, że może coś prysznicem się inaczej tam pryskała i to lało na podłogę może, no nie wiadomo, nie? No ale dzisiaj też znowu brała kąpiel i wypuściła wodę i się podobno zrobiła kałuża na środku łazienki. No i się mówiła, że na szczęście dała sobie tam ręcznik na podłogę, bo nie wiem dlaczego na te dywaniki ona nie tam, tylko ręcznik sobie kładzie. No i widziała wtedy, to, że jest mokre, nie? Że zaczyna tak się robić coraz większa, ciemniejsza plama na tym ręczniku. Bo mówi, jakby tak nie dała tego ręcznika, to by nie zauważyła, że tam woda wypłynęła, a mamy kafle tam i to, wiecie, jakby wyszła z wanny, mogłaby się poślizgnąć i wiecie, o nieszczęście nie jest trudno w takim przypadku. No. No i stwierdziłam, że rzeczywiście, no bo jak wyjeżdżałyśmy do Krakowa, to mówiłam mężowi, żeby sprawdził, co tam jest z tą wanną, że spod wanny wypływa woda, Wiki mówi, że wypływa. Żeby sprawdził, co tam jest grane, nie? No, ale on potem mi mówił, że nic nie wypływało. No, bo jak on bierze prysznic, to tam na bieżąco spływa, nie spływa taka wielka ilość. No i dobrze, dzisiaj tak się wydarzyło. No i zadzwoniłam do spółdzielni. I w spółdzielni mi pan powiedział, że przyjdą, że mam czekać po prostu, aż przyjdą. Chyba, że się umówię na jakąś konkretną godzinę, po której godzinie ja będę. No a ja chciałam wyjść, wiecie, na miasto i nie być ograniczona czasem, bo ja nie znoszę ograniczeń. Jestem takim człowiekiem, że jakiekolwiek ograniczenia, co niektórzy ludzie by to tak nawet lubią, jak mają jakieś ramy. Ja nie, ja nie mogę mieć ograniczeń, bo jestem zaraz nerwowa i w ogóle mi się odechciewa wszystkiego. To ja mu mówię, że ja będę czekać, aż oni przyjdą, nie? Że potem dopiero pójdę, że nie jest to jakaś praca zarobkowa czy coś, że ja muszę konkretnie o tej godzinie wyjść. No i byli tam za jakiś czas, a znowu też nie lubię czekać, no ale chyba nikt nie lubi czekać. Ale dobra, wiadomo, że to nie jest tak, że Gabrysia zadzwoni i już będą, nie? No. Przyjechali dwóch panów, jeden taki w moim wieku, drugi taki młodszy. Dużo młodszy, tak w wieku mojego syna może. No i tam zaglądają. Ktoś im powiedział, że u mnie się cały czas woda leje. Ten dyspozytor chyba.
No ja mówię, że nie leje się cały czas woda, żadna rura nie pękła, nic, tylko po prostu spod wanny. I ten pan powiedział tam na dyspozytorni, jak dzwoniłam, że podeślę tutaj chłopaków, żeby zobaczyli, czy to jest w ramach spółdzielni, czy nie w ramach spółdzielni. No, no i zrobili, wyczyścili, bo oni mieli tą no sprężynę taką. Mój mąż nie ma tej sprężyny i mówi, no co ja ci tam wielce zrobię, jak nie mam sprężyny, nie? No oni tą sprężynę tam rzeczywiście, no my tu już mieszkamy 7 lat, to nie było czyszczone, a nie wiadomo ile wcześniej, nie? Tam coś było przetkane, wiadomo, no głowę się myje, włosy wypadają, wiecie jak to jest. No i się tam przytkało, no bo w korku nie, bo w korek ten odpływ tutaj to jest zawsze czyszczony przez nas, ale tam gdzieś dalej coś było, nie? No, podobno dobrze wyczyścili, powiedział, że już się można kąpać. No ale to troszkę potrwało, potem musiałam po nich posprzątać, no i w sumie już potem nigdzie nie szłam, dopiero potem śniadanie sobie zrobiłam. No i co? I miałam iść na targ, no ale o takiej porze na targ nie ma sensu w ogóle iść. A jeszcze byłam głodna jak wilk, a jak oni tutaj byli i to wiecie, to nie będę sobie śniadania szykować w tym czasie, nie? No. No i sobie dzisiaj odpuściłam, chociaż i tak jeszcze muszę wyjść, bo muszę tam coś załatwić i tam muszę iść podlać ten ogród, no ale i tak teraz jeszcze za wcześnie, żeby tam ogród podlewać. Troszeczkę później, tak za godzinkę pójdę, godzinka, dwie, to już te słońce tak nie smaży i to już będzie można podlać ten ogródek tam, tak żeby te róże, to co tam ma, tulipany tam już ma wsadzone, to żeby to dostało wody, nie? No powiedziała, że trawnika już nie muszę jej podlewać, bo to już jednak rosa jest i to już wystarczy temu trawnikowi. No to sobie to pójdę zrobić, jeszcze jak skończę nagrywać, to sobie tam z obiadem zrobię na dzisiaj, na jutro, bo powiem szczerze, że po tym śniadaniu, jak zjadłam te trzy kromeczki, one nie były duże, bo to były, jak ja mówię, z dupki, nie? Te mniejsze kromeczki. No ale mnie tak ścięło, że sobie kawkę zrobiłam tutaj, bo mnie tak ścięło, tutaj mi się przysnęło, nie? No i zrobię sobie potem z tym obiadem, tym bardziej, że dzwoniłam. Mąż mówił, że później będzie znowu. Wiki pojechała sobie dzisiaj do galerii w Katowicach, do galerii sztuki, ale bo pojechała oglądać naszą wystawę. Już kiedyś była i nie wiem, czy to jest ta sama wystawa, czy tam coś się zmienia, jakaś ekspozycja się zmienia, nie wiem, ale pojechała sobie tam pooglądać. Cały czas chciała, żebym ja z nią jechała, no a teraz nagle ja mówię, to ja pojadę z tobą. Nie, bo ona już z chłopakiem jedzie. No to może kiedyś ze mną pojedzie, bo ona lubi takie rzeczy, lubi oglądać obrazy. Ten, no to jak nawet trzeci raz pojedzie, to chyba jej nie będzie przeszkadzało. No i to pojechała sobie tam dzisiaj, to nie wiadomo o której przyjedzie, także ja się z obiadem spieszyć nie muszę. Ale przy okazji sobie już zacznę, tak przynajmniej mam w planach, zacznę sobie już te z tym tą cukinię tam kroić, to co do tego leczą, nie? No. Bo to już właściwie bym chciała na jutro mieć. Jak ja bym sobie to dzisiaj zrobiła, to jutro bym nie była ograniczona znowu czasem. I mogłabym sobie gdzieś coś, czy na ogródek, czy gdzieś jechać. No, czy choćby iść na te pola, żeby pozbierać ten łuk. Ale coś jest w powietrzu, bo mi się normalnie śpiące robi. Chociaż ja przecież dzisiaj normalnie spałam. Nie wiem. Właściwie nie spałam normalnie, teraz mi się przypomniało. Bo w nocy się obudziłam za potrzebą, poszłam do łazienki. A wczoraj wam mówiłam, że te muchy mi tak latają w kuchni, nie? Jedną tam klapłam, to potem nagle trzy przyleciały, więc skąd one się tak mnożą? U nas to tak muchy nie latają, takie normalne te muchy. Tam muszki, owocówki to tak, chociaż też się troszeczkę pozbyliśmy. Ale tak, to tak jak już to jedna mucha lata, a tu jedną zabiłam, jeszcze trzy były potem. I brzęczało to, latało to. No i co, w nocy poszłam do tej łazienki, otwieram łazienkę, a tam mucha brzęczy, lata. No i mnie się oświeciła lampka, mówię tak. Nagle jest dużo much, bo dla nas to jest dużo much.
w łazience, no a wiadomo, w łazience jest ta kratka, ten, no jak to się nazywa, do komina. Ten lufcik taki, nie? I tam są dosyć duże szpary. I ja tam ostatnio dawałam cały czas ze starej rajstopy, co tam odcięłam, tak żeby powietrze był przewiew, ale żeby mi tam mole, przede wszystkim mi o mole chodziło, no i pająki, nie? Żeby mi nie przechodziły. No. I w kuchni też jest taki ten, ale w kuchni jeszcze dodatkowo między rurkami. Wiem, że woda lała po rurkach, czyli tam muchy mogą przechodzić, nie? I tak sobie myślę. Wiecie, jak to w nocy? W nocy wszystko takie jest straszne. I tak sobie myślę, o kurczę, tam u góry mieszkają dwie kobiety. Nade mną jest jedna starsza, koło 80, a nad nią jeszcze starsza. I obie same mieszkają. A w niedzielę był dziwny smrodek. Tak zawiało i na balkonie, i z tamtej strony u Wiki było okno otwarte. Taki dziwny, nieokreślony smrodek był. A jak się wyszło całkiem na balkon, to już potem tego nie było. Ja mówię, kurczę, nie podoba mi się to. I mnie się to od razu wyobraziło, że któraś z tych pań, ale przede wszystkim się wyobraziło, że ta nade mną, bo ten mąż niedawno umarł, że ona umarła i teraz się tam rozkłada i muchy zaczynają latać. Wiecie, jak to w nocy? Kurczę, sobie myślę, no nie słyszałam, żeby ona się tam tłukła, no bo ona taka malutka, ta kobiecina jest i ona zawsze wychodzi na takich, my to mówimy, krumflekach. Chyba pantofle takie na obcasie ma, albo na koturnie. I jak chodzi, to stuka, nie? W nocy, wieczorem też jest tam coś, zawsze spadnie, tak jakby jakieś kule się turlały po podłodze. A ostatnio nie zwróciłam uwagi, żeby tam coś było tak słychać. Mówię, kurczę, ona tam jest sama, to nie wiadomo, ale z drugiej strony przychodziły do niej jakieś panie, co chwilę była inna. Takie właśnie dwie były. Tak jakby się zmieniały, nie wiem, czy z opieki, czy to rodzina. Bo ona, ta pani ma taki troszkę, no tak jakby zaniki pamięci już takie. Alzheimera czy coś takiego, bo ten dziadek mówił wcześniej, że żona Alzheimera ma? Chyba coś takiego mówił, zanim jeszcze chodził, nie? A już go nie ma. No i to tam się z nią zajmują. I mówię, kurczę, nie słyszałam, ale jestem tutaj dopiero od niedzieli, nie? Od soboty. No i tak w tej nocy sobie potem myślę, a potem sobie myślę, kurczę, jak ona się tak będzie rozkładać, to wiecie, ja takie mam, takie wizje potem, nie? Że to będzie przeciekać albo co? Okropnie. A potem sobie myślę, nie, no może ona nie, ale ta nad nią to też sama mieszka, jest jeszcze starsza i bardzo schorowana. No i tak sobie myślę, no mówię Wiki to, mówię, trzeba zwracać uwagę, czy tam są jakieś odgłosy stamtąd, nie? No ale dzisiaj mi się wydawało, że kilka razy, że tam było słychać rozmowy u góry, czyli tam jakaś pani do niej przyszła chyba i ta sąsiadka chyba jest. Ale wiecie jak to, tym bardziej, że tam w domu, gdzie moja mama mieszkała, gdzie ja kiedyś mieszkałam jako dziecko, no to tam był taki przypadek, że facet, nie wiem, czy on się powiesił, czy po prostu, no wiem, że jeden się powiesił i go za parę dni tam znaleźli, za jakiś czas go znaleźli i sąsiadom zaczęło takie smrodki przeszkadzać, właśnie tak tymi wyciągami, co są w łazience i ten, nie? I zwrócili uwagę, że coraz więcej much lata, nie? Takie tłuste, wyżarte. No i mnie się to w tej nocy tak skojarzyło, przypomniało. Takie makabryczne te, nie? No i tak mam nadzieję, że tu się nic takiego nie wydarzyło, bo o ile do tej pani nade mną, to tam przychodzą te panie. Mam nadzieję, że przychodzą. No ale słyszałam rozmowy. To ta na jeszcze nad nią, no to jedna córka jest w domu opieki takim dla niepełnosprawnych, bo coś tam ma jakąś tam niepełnosprawność taką psychiczną troszeczkę, taka troszeczkę zacofana jest, wycofana taka, mniejsza o to.
a druga córka w Niemczech i była tutaj przez wakacje i ona tak chodziły i tak jeszcze się dziwiłam, że ta babcia tak śmiga, bo ona już po 80, ona mi zawsze ją unikam, bo co ją spotkam, to ona mi potem wszystkie swoje choroby mówi i do których lekarzy teraz musi iść i co. A wiecie, człowiek jak ten, to nie ma ochoty stać i słuchać wszystkich chorób. I to jeszcze powtarzane co za każdym razem, to jak słyszę, że ona schodzi, to ja nie, a mam wyjść, to zawsze przeczekuję, nie? Niech se złapie kogoś innego. No bo wiadomo, taka babcia jak sama mieszka, to też se chce z kimś pogadać. Chociaż tam do niej chyba niektórzy czasami przychodzą. Moja znajoma też tam do niej przychodzi. No. No i ona tak śmigała, jak widziałam, jak ona szybko szła, to tak sobie myślałam, kurczę, to moja mama to już tak powolutku chodziła, a ta to śmiga, jak nie wiem. No i zobaczymy. Zobaczymy, będziemy obserwować, czy chodzą, czy nie. No miejmy nadzieję, że wszystko jest ok, że to tylko mój taki chory wymysły, wiecie, w nocy. No ale to potem ja długo nie umiałam usnąć, bo mi całkowicie spanie odeszło i długo usnąć nie szło. No. I to taka robota. Tak, ja bym chciała powiedzieć taką jedną rzecz, bo jakiś czas temu, właściwie to zanim wyjeżdżałam do Marka, na kanale jednej youtuberki, pani Ann R, ona jest z Niemiec, z Brühl. Może już też ją oglądacie. Właśnie ona podawała, że jest potrzebna pomoc dla małej dziewczynki, która jest bardzo chora. Ma chyba jakiś postępujący zanik mięśni czy coś takiego. Nazywa się Tosia. I na jej leczenie, na już jest, trzeba pozbierać do końca września 10 milionów złotych. I ona podawała pod filmem linki do Się Pomaga i jeszcze do jakiejś akcji, aukcji. Ja sobie postanowiłam, że to, że udostępnię to. No ale potem zapomniałam, bo wiecie, potem z tym Krakowem i ten. I jak byliśmy w Krakowie, tą pierwszą niedzielę, jak tam byliśmy u Dominikanów, to no i Dominikanie w Krakowie zbierali, zrobili zbiórkę dla małej Tosi, która jest bardzo chora i jest potrzebny bardzo, bardzo drogi lek. Około 10, oni mówili, przeszło 9 milionów. No to by się tak zgadzało i tak myślę, czy to nie jest ta sama Tosia. No i to jest do końca września, musi mieć nazbierane te pieniążki. Także jeszcze jest 2 tygodnie czasu. Jakbyście weszli, ja udostępnię to. Jakbyście weszli, może ktoś z Was będzie mógł pomóc, a jak nie, to choćby na Facebooku czy gdzieś swoim udostępnić te linki, nie? Może jeszcze się uda. No, tydzień później było ogłoszone, ile Dominikanie pozbierali od ludzi. Myśmy się też dołożyli. To oni pozbierali 20 tysięcy złotych, przeszło 20 tysięcy złotych i 50 parę euro. No. A to zbierali chyba przez ten jeden dzień, tak mi się wydaje, przez tą niedzielę. No i także, jakbyście mogli pomóc, to. No ja tak, ja często, ja jeszcze w ogóle nie ogłaszałam takiej akcji. No ale 10 milionów za lekarstwo, to jest moim zdaniem, no to brak słów, bo to już, no brak słów. Takie drogie lekarstwo i od tego zależy, czy dziecko będzie żyło, czy nie. No.
No i wszystko dałam do jednego gara, podsmażone wszystko i teraz to się troszeczkę jeszcze pogotuje, żeby się smaki wyrównały, żeby troszkę zmiękła bardziej ta cukinia i papryka. No, dolałam troszkę wody, dodałam przyprawy jeszcze, tak do smaku, żeby mi smakowało. Dałam też przecier pomidorowy, ale też dałam tą moją paprykę taką, to co robiłam w zeszłym roku, tą paprykę. Takie, to jest z czosnkiem, słodko-kwaśne takie ostre. Tak do sosów można dodawać i tak dalej. Można też na chleb to dodawać, na kanapki. No ja to sobie tutaj dałam. To się troszkę pogotuje i w sumie wyjdzie na to, że to będzie obiad na dzisiaj. Miało być na jutro, ale to dojdzie, bo się okazało. Mąż mi dzwonił. Czekajcie. No i mąż mi dzwonił, że przyjdzie. Późno, gdzieś koło 9 nawet będzie w domu, a Wiki prawdopodobnie jeszcze później przyjdzie, bo wątpię, żeby mi przyszła na obiad do domu. Jak ona pojechała koło 2, to pewnie przyjdzie dopiero wieczorem, więc nie ma sensu. Chciałam ziemniaki strugać, żeby obiad był, bo mam tam rolatki takie zrobiłam z piersi kurczaka. No ale w sumie to nie ma sensu. A te leczo z cukinii, to ono się do tego czasu zdąży zrobić, przegryźć i tak akurat wieczorem sobie zjeść taką potrawę, nawet z chlebem można, nie trzeba do tego ziemniaków. Nie stękaj, kropka, jak ja teraz mówię. No, także no, mam dzisiaj chatę wolną, żebym ja to wcześniej wiedziała. No, to mi się dokończy. Ziemniaki już schowałam, bo miałam je obierać, ale jeszcze nie zaczęłam. No mąż zadzwonił, to już nie muszę teraz. No i sobie teraz pójdę, już jest popołudnie, już jest chyba 5. No to pójdę tam podlać ten ogród za chwilę. To co mam tam, bo tam jeszcze muszę wpłacić do wpłatomatu mniejszą kwotę, ale to tutaj wpłacę. No i przejdę się tak, no bo co mam robić na ogródek, już nie będę szła samochodu, już nie będę uruchamiała, żeby iść tam podlać ten ogród, to się przejdę spacerem. No bo wiecie, jak to w Krakowie robiłam po kilkanaście kilometrów na dzień, a teraz znowu dupsko wsadzę do auta, no to znowu mi się wszystko zestoi. A tak to się przejdę, ładna pogoda jest, to przynajmniej mam pretekst, żeby gdzieś iść, nie? No na targ już nie pójdę, no bo na targu zamknięte dawno, a miałam ochotę tak zobaczyć, jakie ceny są teraz. No bo wiecie, jesień to się zmieniają te ceny, nie? Co tam można teraz dostać z tych warzyw, bo ja bardzo lubię na targu oglądać warzywa, no nie tylko oglądać, nie? Jak mi to pachnie, te owoce, warzywa, to wszystko takie, wiecie, świeże i wymieszane, te koperki, nie koperki, wszystko razem. Taki fajny zapach jest. W supermarkecie nie ma tego zapachu. To się gdzieś tam gubi, nie ma tego. Na targu właśnie takie coś jest, nie? Taki zapaszek. A jeszcze jak jest taki zamknięta jakiś stragan, że jak się wchodzi do środka, to i te ogórki kiszone, tylko nie smrodlawe, nie? I koperek, i te wszystkie tam, i śliwki, nie śliwki, to wszystko jest taki wymieszany, fajny zapach, że mnie to bardzo pasuje. No ale dzisiaj już tego nie zobaczę, jutro sobie pójdę, sprawdzę, co tam jest, może coś kupię, może jakieś śliwki albo coś. No i to tak. I potem przyjdę, poskładam wam filmik i już się nie będę potem chyba odzywała, żegnała wielce, bo no tego materiału dzisiaj chyba troszkę będzie, jak tam robię to leczo. Wprawdzie wam to tak migawkowo tylko pokazałam, żeby to nie było nudne, nie? No, ale coś na dzisiaj będzie, a jutro to zobaczymy, co, może gdzieś pojadę, może coś sfilmuję gdzieś, no zobaczymy, nie? No, także może jeszcze coś, jak coś nagram, to jeszcze dołożę do tego, ale już się teraz pożegnam. Dziękuję wam za uwagę, za wszystko to, co zawsze, nie? Za komentarze, łapki i subskrypcje.
Zachęcam Was do subskrybowania, kto jeszcze tego nie zrobił, do zostawienia kciuka, bo to też pomaga rozwijać kanał, bo on jest wtedy, jak komentarze są, to jest bardziej wyświetlany w proponowanych. Także do tego Was zachęcam. No i pomyślcie też o tej Tosi. No bo to jest niemożliwe, żeby, no kogo stać, żeby taką kwotę zapłacić za życie swojego dziecka, nie? No. Miejmy nadzieję, że się uda zebrać te pieniądze, no chyba cała Polska zbiera, no bo to jest niemożliwe, milion to jest masa pieniędzy, a co dopiero 9 czy 10 milionów. Masakra. No. I ciekawa jestem, z czego ten lek jest robiony, że on tyle kosztuje, nie? No, dobra, to na razie się z Wami żegnam, miłego dnia Wam życzę, obojętnie dnia, wieczoru, zależy kiedy będziecie mieli czas mnie pooglądać. No, no to wszystkiego dobrego i na razie, bajo, bajo, pa, pa, do jutra, do następnego filmiku. No i tutaj mam tu moje leczo, obiad, kolację, męża jeszcze nie ma. Ale ja już jestem głodna, już jest dosyć późno, byłam podlać ten ogród, tam dość mi zeszło dość długo, aż się ciemno zrobiło. No więc przyszłam, nalałam sobie i będę sobie je zajadała, żeby nie iść za późno, a mąż lada chwila może przyjechać. No to jest takie jednogarnkowe, ciepłe, gorące gar jest, także nie ma problemu, też dostanie. Nie wiem, może to nieszczególnie wygląda, ale już próbowałam, jest pychutka. No, to by było na tyle. Thank you.